Jeszcze tutaj u góry jest taka ładna restauracja z przepięknym widokiem. Zobaczcie na ten widok. Wow. Ta świątynia jest naprawdę tak kozacka, że po prostu dawno nie widziałem niczego tak fajnego jak tam tą świątynię. Jest naprawdę mistrzowska. I tutaj właśnie w takich okolicznościach właśnie jest restauracyjka, siedzi się ładnie z takim pięknym widokiem na Dorotę. Tak, o, tutaj właśnie restauracyjka na Emcie jeszcze tutaj takie. I tutaj restauracyjka. Mega miejsce, naprawdę fajne miejsce. Polecam każdemu. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, znajduję się pod taką dużą bramą wielkiego sanktuarium. Właśnie idziemy zobaczyć, trochę pozwiedzać. Ciekawe miejsce, całe zbudowane z drewna. Idziemy pooglądać, także chętnie podzielimy się tym, co tutaj zobaczymy. Może będzie coś ciekawego, może będzie coś wartego uwagi. Także już na samym wstępie widzę, że wejście jest płatne. Tikety kupuje się tutaj. Ile kosztuje? O, 500 batów za wejście, to jest 65 zł. 65 zł od osoby dorosłej i 250 batów od dziecka. Dziecko mierzy się na wzrost. Dziecko mierzy się na wzrost. Właśnie Emi jest mierzona przez Dorotę i zobaczymy, czy kwalifikuje się jako dziecko za 250 batów, czy dziecko, które ma jeszcze większe rabaty. No tak jak widać, według skali dziecko za free, za darmo ma poniżej 100 cm. Także Emi niestety musi zapłacić 250, a my po 500. No akcja tutaj jest dość gruba, dostaje się wręcz całą mapkę. Są tutaj viewpointy, jest mini zoo, restauracje i tak dalej na tym terenie, za który zapłaciliśmy teraz za bilet na tym sanktuarium, choć sanktuarium znajduje się na samym końcu mapy. No trzeba tam wchodzić w kaskach, trzeba wchodzić w kaskach ze względów na bezpieczeństwo po prostu, że konstrukcja jakaś jest taka i po prostu dostaniemy kaski, żeby wejść do sanktuarium. Także takie ciekawe rzeczy. No są tutaj właśnie te konie, są jakieś pewnie jeszcze inne ciekawe rzeczy, tak jak zresztą widać na mapce. Idziemy dalej. Słuchajcie, świątynia robi ogromne wrażenie na żywo. Naprawdę na żywo wygląda to bardzo zaskakujące. I co bardzo ważne, ta świątynia została zbudowana bez użycia ani jednego gwoździa. Wyobrażacie sobie to? Bez użycia ani jednego gwoździa. Tak wielka świątynia, sanktuarium, całe z drewna. I bez gwoździ. To jest sztuka, ale naprawdę na żywo robi to 100 razy lepsze wrażenie. Mini jest to zoo, nie? Takie bardzo mini. Patrz, jak ładnie patrzę. Same kozy, co to za zoo? Chcesz być jubonka? Nie wiem. Tam są sarenki takie. Patrz, jakie tam są sarenki. Takie słodkie. Tam się ta koza na ciebie patrzy. Nie wiem, żeby ci na głowę nic nie spadło. No, wszyscy wyposażeni w kaski, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, tak? No, tylko niestety safety first. O, jakie tam fajne wysepy. Być może będzie można tam zaraz przyjść. Tylko też nam się rozpadał. No kurde, burza nas złapała, ale na szczęście mamy kaski. To chociaż tyle dobrze. Dobrze, że mamy kaski, to przynajmniej nam na głowy nie pada. Takie fajne tutaj rzeczy są. A pogoda jeszcze taka w kratkę. Pogoda jeszcze w kratkę, no ale jakoś damy radę. O, a tutaj co się dzieje? Tutaj są wszystkie chyba te, nie? Te materiały takie. Patrz, oni tutaj rzeźbią to dalej. O kurde. Poważna sprawa, widzę.
później. Techniques that we are using inside of EZR. So this is what we call shingle roof here. This is what we use for the roof. And the line here is for the water drop. This one together. So originally, this is what we use as a nails. Inside of EZR, we have over 170 pieces of bolong. So this is how we interlock the mortise and the timber. And here, this will hold the weight that it will not move. Right here, this is how we lock the column and the balcony. Uh-huh. And this one here, this is a butterfly joint, so this is how we lock for the wool. But this one is one piece of wool only. At the back is decoration. So if they want to add more, they are using the long dovetail, so they are designed. At the back is decoration as well. So if they want to add more, they just put more and more. So all the knowledge here are coming from the past Siam, like in Shantai worker, past two generation to generation. A patrz, jakie tam są twarze takie ładne.
No i w tym miejscu, pięknym miejscu, w tak pięknej dżungli jak ta, żegnamy się z Państwem w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Ale piękny widok, wow! Mega! Piękne sanktuarium, naprawdę bardzo ładne sanktuarium, mega miejsce, mega takie, kurde, mistyczne takie, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale przezarąbiste. Polecam każdemu, żeby tu przyjechał, odwiedził i naprawdę zobaczył to wszystko na własne oczy. Nam pogoda troszeczkę nie dopisała, ale i tak już jest dobrze, już nie pada. Było warto, było warto.